Witam panie i panowie. Zapraszam na filmik, w którym opowiem o ogromnej liczbie korzyści, jakie oferuje produkt Revicol Max. A jest to produkt bardzo ciekawy właśnie ze względu na swoją wielofunkcyjność i synergiczne działanie poszczególnych składników. Nazywam się Paweł Suchanek, pracuję w Laboratorium Badań nad Miażdżycą w Instytucie Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej i właśnie w tym obszarze, czyli w obszarze badań profilaktyki i leczenia miażdżycy, wiele uwagi poświęca się na przykład olejom rybnym oraz witaminie D. Ale co ważne, dużo mniej uwagi poświęca się innym substancjom wspomagającym. Dzisiaj skupimy się w dużej mierze na tej synergii, na tym, jak poszczególne składniki w danym produkcie wspierają nawzajem swoje działanie, właśnie dlatego, że sam olej rybny lub sama witamina D nie spełniają w 100% swojej funkcji. Dlaczego ja o tym mówię? Bo ja i moi współpracownicy, współzałożyciele i kierownicy poradni dietetycznej FitBee, która ma ponad 6 oddziałów w całym kraju i pracujemy nie tylko z osobami chorymi w ramach tzw. żywienia terapeutycznego, ale także na przykład z osobami intensywnie uprawiającymi sport, czy to sportowcami profesjonalnymi, czy wyczynowymi, z rodzicami dzieci bardzo intensywnie uprawiających sport, z nastoletnimi dziećmi. Jednocześnie współpracuję z firmą Nutrivi w oparciu o wiedzę naukową, ponieważ jestem członkiem Rady Naukowej i bardzo często rozmawiamy o tym, jak ważny jest transfer wiedzy z obszaru nauki do biznesu. Doskonałym przykładem jest Revicol Max, ponieważ na rynku jest bardzo dużo firm produkujących suplementy diety i prawie każda z nich zawsze ma olej rybny i witaminę D. Ale jest duże ale, nie wykraczają poza tę wiedzę. Natomiast Revicol Max znacząco poszerza możliwości wykorzystania produktów rybnych w kontekście wspierania zdrowia człowieka. Bo jeśli dodamy na przykład frakcje peptydowe z kolagenu rybiego oraz wapń z rybich kości i dodamy też witaminę K, która jest bardzo ważna z punktu widzenia krzepliwości krwi i usuwania złogów wapnia z narządów, z naczyń krwionośnych, a gdy połączymy to wszystko z witaminą D, witaminą A i witaminą E, to nagle otrzymamy produkt o bardziej kompleksowym działaniu, który poprzez wzajemne wspomagające się składniki pozwala na zasadzie synergii uzyskać o wiele szerszy zakres działania niż tylko samo oddziaływanie na naczynia krwionośne i ewentualnie na przepływ krwi. Należy sobie uświadomić, że nawet te oleje, tłuszcze rybne muszą mieć odpowiednią jakość, a jednocześnie muszą oferować znacznie szerszy zakres działania, nie tylko wpływać na przykład na poziom trójglicerydów czy przepływ krwi. Dziś na przykład wiemy, że tłuszcze z ryb morskich poprawiają wykorzystanie tłuszczu jako źródła energii podczas pracy mięśni. Dzięki temu Revicol Max nie tylko wpływa na przepływ krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, ale może również znacząco ułatwiać aktywność fizyczną. Witamina D w składzie, która jest również ważna z punktu widzenia pracy i zmęczenia mięśni, wspiera odporność. A jeśli dodamy do tych składników peptydy kolagenu rybiego, to nagle otrzymujemy preparat, który nie tylko wpływa na odporność, ale wpływa także na kondycję naczyń krwionośnych, bo wspomaga produkcję kolagenu i przywraca elastyczność naczyniom krwionośnym. Dlaczego? Ponieważ witamina K, którą również tu mamy, wyciąga wapń z tych zwapniałych naczyń krwionośnych i umieszcza go w kościach, zmniejszając ryzyko osteoporozy. A tym samym uzyskujemy wielokierunkowe działanie składników współdziałających na zasadzie synergii. I nagle możemy mówić o Revicolu w odniesieniu do osteoporozy, w odniesieniu do aktywności fizycznej, w odniesieniu do odporności, w odniesieniu do funkcjonowania mózgu, ponieważ prawidłowy przepływ krwi do mózgu jest również bardzo ważny, a witamina D, oleje rybne i witamina K2-MK7 odpowiada również i za to. Oznacza to, że koncentrowanie się wyłącznie na jednym obszarze w innych markach świadczy często o niedostatecznej znajomości całości zagadnienia. Z drugiej strony skład Revicol Max jest dowodem dogłębnej wiedzy i starannego wykorzystania informacji naukowych, dzięki czemu uzyskujemy produkty o bardziej intensywnym działaniu i znacznie szerszym zastosowaniu w ramach różnych grup docelowych. Łącząc te składniki, mamy więcej składników razem w jednym produkcie. Jesteśmy w stanie uzyskać znacznie szerszy zakres oddziaływania na organizm, nie tylko w zakresie przepływu krwi, ale także odporności, układu mięśniowo-szkieletowego, lepszego funkcjonowania mózgu, a co za tym idzie, możemy wspomóc organizm
znacznie bardziej niż można by się spodziewać, na przykład stosując wyłącznie oleje rybne z witaminą D. Dlatego te produkty są tak ciekawe i dlatego jestem członkiem Rady Naukowej, bo staramy się podnosić jakość tych produktów w oparciu o wiedzę naukową, żeby zakres ich działania był jak najszerszy i jak najbardziej interesujący. I to jest ważne.